Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy profesora Józefa Szaniawskiego, wykładowcę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Witam Panie Profesorze, Szczęść Boże. Panie Profesorze, dzisiaj pożegnaliśmy kolejne osoby, kolejne ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego, między innymi marszałka Krzysztofa Putra, posła Zbigniewa Wassermana, księży, księdza Zdzisława Króla, księdza Andrzeja Kwaśnika, ojca Józefa i ojca. Panie profesorze, w niedzielę zakończyła się żałoba narodowa, ale nadal na polskich domach wiszą biało-czerwone flagi z kirem. No, bo panie redaktorze, pan nazwał to żałobą narodową. To, co było dotąd, to była oficjalna żałoba państwowa. Żałoba po śmierci generała Władysława Sikorskiego trwa już od 67 lat w Polsce, proszę zwrócić uwagę. To, co się stało, to może nie jest apokalipsą. Trzeba powiedzieć, że cynicznie, jako historyk mogę to powiedzieć i pan też o tym doskonale wie, że nie ma ludzi niezastąpionych, tak już w historii bywało. Natomiast to była, i że nawet to nie była apokalipsa, to była hekatomba. To była nie tylko katastrofa lotnicza, ale to była właśnie katastrofa narodowa. I trzeba powiedzieć tak, że są pogrzeby dzisiaj. Pogrzeby będą prawdopodobnie do końca kwietnia, nawet do połowy maja. To jest jak po jakiejś takiej strasznej bitwie wykaz ofiar i to jest zginęło całe dowództwo. I żałoba narodowa będzie trwała w przeciwieństwie do państwowej całymi jeszcze latami, bo to jest wyrwa bardzo trudna do odrobienia, to co się stało w sensie struktur, w sensie ludzi i w sensie tego, co jest solą ziemi tego państwa. To jest taka szczególna strata dla środowisk niepodległościowych, dla środowisk patriotycznych, bo zginęli i urzędnicy, którzy wywodzili się z tych środowisk, i politycy, ale też i działacze, ludzie ze środowisk katyńskich. To byli ludzie, którzy bardzo zabiegali o to, aby Polska była Polską. Tak, i powiem, pan zacytował, że Polska była Polską Jana Pieczaka i bardzo słusznie, bo to był nasz nieformalny hymn w latach stanu wojennego w tej strasznej dekadzie lat 80. Ale ja powiem coś jeszcze bardziej. Wspólnym mianownikiem tych ludzi, którzy lecieli tym samolotem i byli właśnie w tej delegacji, było to, że słowa Bóg, honor i ojczyzna traktowali nie tylko werbalnie, ale traktowali dosłownie. I że to najważniejsze, najkrótsze hasło, jakie w ogóle w całej naszej historii mamy, samą istotę tego wszystkiego, co jest tożsamością Rzeczypospolitej, Bóg, honor, ojczyzna, i to traktowali w dosłownym tego słowa znaczeniu. Niektórzy się dziwią, że jak mogą być tacy ludzie w XXI wieku. No to powiem, są tacy ludzie. Podejrzewam, że my także tutaj tak właśnie wyglądamy. Dzisiaj był pogrzeb szefa Kancelarii Prezydenta Władysława Stasiaka, człowieka, który rzeczywiście był taką osobą związaną z harcerstwem, związaną z taką służbą państwu. Poseł Wasserman, człowiek bardzo oddany służbie państwu. I to są, panie profesorze, straty, które jak długo będziemy odrabiać? To są do odrobienia straty, tacy ludzie? Bo pan mówi, że niezastąpieni są, że są ludzie niezastąpieni. Są do odrobienia i powiem tak. To jest 40-milionowy naród, to jest 40-milionowe społeczeństwo, to nie jest mały naród. To jest tylko problem, żeby odrzucić to, co jest selekcją negatywną i która trwa w Polsce od ponad 200 lat. I myślę, że będą tacy, którzy przyjdą na ich miejsce. To była katastrofa bez precedensu, nie tylko w historii Polski, ale zupełnie bez precedensu w dziejach Europy, czy nawet w dziejach świata. Nie było takiej katastrofy, żeby zginęła cała elita, prawie 100 osób. Natomiast powiem tak, jako coś pocieszającego. Otóż bez precedensu jest także polski hymn narodowy, pieśń jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To jest bez precedensu, dlatego że metryka tego naszego hymnu to jest prawie 220 lat. Takiego hymnu to prawie nikt w Europie nie ma.
A zwłaszcza, że są dwa państwa w Europie, które mają hymny z czasów totalitaryzmu i pod tymi hymnami dokonywały się zbrodnie ludobójstwa. I te takie dwa państwa dzisiaj te hymny mają nadal tak jak za Hitlera i za Stalina. I to trzeba powiedzieć jednoznacznie. Ale w naszym hymnie narodowym to pierwsze zdanie, które napisał wojewoda, senator, żołnierz i poeta Józef Wybicki brzmi: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Większość ludzi śpiewa to, nie zastanawiając się nawet, co to znaczy, prawda, bo to spowszedniało. Ale to jest hymn, który powstał w warunkach niesłychanej katastrofy w dziejach Polski, kiedy Polska została wykreślona z mapy Europy i to była naprawdę katastrofa większa od tej lotniczej. I wtedy ta garstka ludzi, tych patriotów, którzy traktowali serio pojęcie Bóg, honor i ojczyzna, powiedziała: kiedy my żyjemy? I dzisiaj trzeba wziąć sobie do samego siebie te dwa słowa: kiedy my żyjemy? Jeszcze Polska nie zginęła. I przyjdą następni, oni to będą realizowali. Jestem o tym głęboko przekonany. Nowe pokolenia, które... I powiem coś jeszcze więcej. Być może pan właśnie zada mi pytanie w tym kierunku. Otóż i nasi fałszywi przyjaciele, i nasi wrogowie w jednym się zgadzają, że Polacy w chwilach trudnych, w chwilach katastrofy stają się bardzo odpowiedzialni, stają się bohaterscy wręcz i potrafią znosić bardzo ciężkie wydarzenia historyczne, a także losowe. Nie zawsze tak bywało, ale nawet nasi wrogowie to przyznają i myślę, że być może to jest także ten moment. Pan wspomniał o fałszywych przyjaciołach. Od czasu katastrofy w mediach w Polsce śledzimy komunikaty, śledzimy opinie, możemy przeczytać artykuły prasowe o pojednaniu polsko-rosyjskim. Czy to jest autentyczne pojednanie, czy to jest prawdziwa przyjaźń, czy wręcz przeciwnie? O żadnej przyjaźni nie ma mowy i nie będzie mowy. Trzeba powiedzieć tak, pojednanie polsko-rosyjskie, mówię to z całą odpowiedzialnością, nie tylko jako historyk, ale jako politolog, który się zajmuje bieżącymi sprawami. Pojednanie nie może być celem samym w sobie w stosunkach między Moskwą a Warszawą. To trzeba sobie od razu powiedzieć. W tym studiu, akurat w tej audycji, niech to będzie powiedziane, w tej telewizji, niech to powiedziane będzie bardzo jednoznacznie. Pojednanie między Polską a Rosją nie może być celem samym w sobie. Polska nie ma najmniejszych powodów, żeby w czymkolwiek Rosji ustępować. Niektórzy ludzie, politycy na najwyższym szczeblu i dziennikarze na ich usługach, a być może w interesie Rosji to robią, być może, mylą pojęcia kompromis, pojednanie i spolegliwość. Otóż trzeba powiedzieć, że oni traktują pojednanie jako spolegliwość, spolegliwość Polski wobec Rosji. Nie wolno do tego dopuścić. Proszę zwrócić uwagę, 3 dni przed katastrofą były prezydent Rosji, były generał sowieckiej bezopasności, Władimir Władimirowicz Putin, nad dołami śmierci w Katyniu nawet się nie zająknął, kto zabił kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych polskich jeńców wojennych. Co oni poszli do tego lasu katyńskiego na grzyby i zjedli jakieś te trujące grzyby, albo może samobójcy tam powiedzieli? Putin jest człowiekiem absolutnie niewiarygodny. Żaden rozsądny Polak nie może wierzyć Putinowi w czymkolwiek, a już na pewno nie może wierzyć w tym, że akurat on aż na takim szczeblu stanął na czele komisji, która ma zbadać katastrofę. Przecież można zacytować wybitnego rosyjskiego działacza demokratycznego, zwanego sumieniem demokracji rosyjskiej, wielkiego przyjaciela Polski, Polaków, Władimira Bukowskiego. I Bukowski w dzisiejszym wywiadzie dla Rzeczypospolitej mówi w ten sposób: wiele osób w Polsce czytało mowę Putina jako sygnał, że coś się zmienia. Wiem o tym i jestem tym zdumiony. Czytałem przemówienie Putina bardzo, bardzo dokładnie i uważam je za bardzo złe. Mówił niemal wyłącznie o totalitaryzmie. Nie bardzo było jednak wiadomo właściwie, który ma na myśli. Komunizm czy też może narodowy socjalizm? Może oba. Raz tylko wspomniał o stalinowskich represjach. Ogólna myśl była Putina jednak taka, że wszystkich nas mordowali, nie wiadomo kto, i że wszyscy byliśmy ofiarami, więc teraz nie ma o co się spierać. To mówi Władimir Bukowski, sumienie demokracji rosyjskiej. Ale panie profesorze,